Pokój i dobro, franciszkańska miłość do Maryi. Głęboka i niewzruszona miłość do Maryi, Matki Chrystusa i naszej duchowej Matki jest cechą wyróżniającą zakon franciszkański. Nabożeństwo świętego Franciszka skupiało się na jedynym fakcie. Maryja dała nam naszego brata, Chrystusa, a także miała udział w jego ubóstwie. Dzięki temu zawsze pełni rolę szczególnej orędowniczki i obrończyni zakonu. Konstytucje umieszczają tę miłość w świeckim życiu franciszkańskim, stwierdzając: Maryja, Matka Jezusa, jest wzorem w słuchaniu słowa i wierności powołaniu. W niej, jak Franciszek, widzimy zrealizowane wszystkie cnoty ewangeliczne. Franciszkanie świeccy i wspólnoty niech starają się żyć doświadczeniem Franciszka, który Dziewicę Maryję uczynił przewodnicą swego dzieła. Z nią, jak uczniowie w dniu Pięćdziesiątnicy, niech przyjmują Ducha, aby realizować się we wspólnocie miłości. Sam święty Franciszek z Asyżu modlił się do niej przed każdą godziną oficjum. Święta Maryjo Dziewico, wśród niewiast na świecie nie urodziła się podobna Tobie, córko i służebnico Najwyższego Króla, Ojca Niebieskiego, Matko Najświętszego Pana Jezusa Chrystusa, oblubienico Ducha Świętego. Módl się za nami wraz ze świętym Michałem Archaniołem i wszystkimi mocami nieba i wszystkimi świętymi do Twego Najświętszego, umiłowanego Syna, Pana i Mistrza. Amen. Maryja, Matka Zakonu Franciszkanów. Kolebką zakonu franciszkanów była porciunkula, mała porcja, ubogi mały kościółek na obrzeżach Asyżu, poświęconej naszej Pani od aniołów. Nie było przypadkiem, że ta największa z matek miała znowu stanąć przy biednej kolebce. Dla Franciszka z Asyżu porciunkula była królewskim zamkiem, jak ten w Betlejem, gdyż ubóstwo było atrybutem szlachetnych dzieci Boga. Co więcej, stwierdził on, iż ubóstwo jest królewską cnotą, ponieważ świeciło tak jasno w królu i królowej. Maryja, nauczycielką naszą. Jak wszystkie dobre matki, Maryja jest nauczycielką. Przede wszystkim uczy nas pokory. Zdaniem świętego Franciszka, pokora, będąc siostrą ubóstwa, nie jest nigdzie równie pięknie wyrażona jak w Magnifikat, pieśni Maryi, która jest subtelną uwerturą do kazania na górze i jego kluczowej myśli: błogosławieni ubodzy w duchu. Uznając swą zupełną marność przed Bogiem, Maryja okazała pokorę. Z ufnością zawierzyła doskonałej miłości Boga, który zawsze jest gotów wynieść swoje stworzenia do boskiego dziecięctwa i doskonałej radości. Koronka franciszkańska, koronka do siedmiu radości Najświętszej Maryi Panny. Jednym ze sposobów, w jaki franciszkanie świeccy oddają cześć Maryi, jest odmawianie koronki do siedmiu radości Najświętszej Maryi Panny, zwanej również różańcem franciszkańskim. Mocno zaakcentowane radości przez świętego Franciszka znajduje wyraz w tym nabożeństwie zapoczątkowanym przez jednego z jego uczniów. Wszyscy znajdujemy się w padole łez i dlatego też musimy dzielić radość Maryi. Oto tajemnice koronki franciszkańskiej. Pierwsza tajemnica – zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny. Druga tajemnica – nawiedzenie świętej Elżbiety. Trzecia tajemnica – Boże Narodzenie. Czwarta tajemnica – pokłon trzech króli.
Piąta tajemnica. Odnalezienie 12-letniego Jezusa w świątyni. Szósta tajemnica. Ukazanie się Chrystusa Maryi i po zmartwychwstaniu. Siódma tajemnica. Wniebowzięcie i ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny. Maryja pomaga nam wzrastać w Chrystusie, ponieważ jest doskonałym obrazem Bożej miłości, ponieważ kocha nas jako prawdziwa Matka, ponieważ prowadzi nas swoją drogą pokory, ponieważ zachęca nas swoją radością do modlitwy, nawet gdy cierpi. Z reguły franciszkańskiego zakonu świeckich. Dziewica Matka, pokorna służebnica Pańska, posłuszna Jego słowu i wszystkim natchnieniom, była przez świętego Franciszka otoczona niewypowiedzianą miłością i została ogłoszona opiekunką i orędowniczką Jego rodziny. Stąd też niech także franciszkanie świeccy dają świadectwo swojej ogromnej miłości przez naśladowanie jej całkowitego poddania swych pragnień Bogu oraz przez zanoszenie do niej ufnej i żywej modlitwy. Jakie jest zastosowanie w codziennym życiu? Naucz się dostrzegać wartość głębokiego nabożeństwa do Maryi w swoim osobistym życiu. Wiele z twoich problemów zniknie. Na przykład radości Maryi występowały wraz z cierpieniem. Jak możesz odnaleźć radość nawet w cierpieniach i problemach codziennego życia? Odmawiaj koronkę franciszkańską przynajmniej raz w tygodniu. Odmawiaj ją z właściwym nabożeństwem. Podejmij decyzję, czy tego typu modlitwa stanie się, czy też nie, twoją codzienną lub cotygodniową praktyką. Za odmówienie koronki franciszkańskiej jest możliwość uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. Módlmy się. Święta Maryjo, Matko Boża, zawierzyłaś Bogu całe swoje życie. Gdy powiedziałaś, niech mi się stanie, pokaż nam, jak sprawić, by Jezus narodził się w świecie tak potrzebującym Jego miłości i przebaczenia.